Witajcie moi drodzy w Dr. Cringe News. Dzisiaj jest 20 sierpnia, jest niedziela, no i tak się składa, że przygotowałem dla Was dzisiaj kilka ciekawych informacji. Zanim zaczniemy jednak, przypominam, że bardzo dla mnie ważne jest, abyście polubili ten film oraz zasubskrybowali mój kanał. Więc moi kochani, te dwa kliknięcia, jak już oglądacie, wiele nie kosztują, a dla mnie dużo znaczą i pomagają rozwijać zasięgi mojego kanału. Tak więc do dzieła, klik, klik i zaczynamy. Moi kochani, pierwsza informacja dotyczy naszego ulubionego rosyjskiego propagandysty. Mówię oczywiście z przekąsem w cudzysłowie ulubionego, ponieważ Igor Girkin, bo o nim mowa, jest niezwykłą szują, mordercą, byłym pułkownikiem FSB i bohaterem walki o Donbas z 2014 roku. Zasłynął przede wszystkim tym, że w ostatnim czasie mocno krytykował Władimira Putina, nazwał go wręcz nieudacznikiem i że kraj pod jego rządami po prostu się rozpada. No i oczywiście został aresztowany, bo jak to jest z wolnością słowa w Rosji, każdy wie. I nawet ci, którzy są bohaterami narodowymi, powiedzą coś nie tak odnośnie Putina, no to ciupa. No i jest w ciupie, no i uwaga, ta informacja dotyczy stanu jego zdrowia. Mianowicie jego małżonka, pani Mirosława Mirosława Regińska poinformowała, że no z panem Striełkowem coś się dzieje, tak, pseudonim Striełkow, coś się dzieje, ponieważ ma problemy z oddychaniem, zachorował na jakieś tajemnicze choroby wewnętrzne, no i również ma problemy z poruszaniem ręką. No tak, tak to bywa w tych rosyjskich aresztach, że czasem można na coś zachorować, w szczególności jeżeli jest się tak ważnym więźniem jak pan Igor Girkin. Tak więc, moi kochani, nie żałujemy go, mimo tego, że ostatnio był, powiedzmy, trochę po naszej stronie odnośnie tego, co mówił odnośnie Putina, to ja nie rekomenduję lubienia go, czy tam szanowania. To jest zbrodniarz wojenny. Ta informacja przede wszystkim nam ma powiedzieć, jak to dobrze jest z wolnością słowa w Federacji Rosyjskiej i jaki to jest wolny kraj bez dyktatury. No dobra, lecimy dalej. Moi drodzy, druga informacja z innej beczki, ale również dotyczy Rosji i ich spektakularnej porażki. Tak więc wczoraj miała miejsce katastrofa lądownika UNA-25, czyli rosyjskiej misji bez załogowca, który miał wylądować na Księżycu. UNA-25, tak się nazywał właśnie ten lądownik. No niestety wziął i za szybko chciał wylądować na Księżycu i wziął i się rozbił o jego powierzchnię. Roskosmos potwierdził tę katastrofę, co jeszcze bardziej cieszy, bo jak Rosjanie przyznają się do porażki, no to była już naprawdę spektakularna. A co było powodem tej katastrofy? No moim zdaniem, tak jak to zwykle w Rosji bywa, prawdopodobnie pijaństwo, kradzieże i ogólna degrengolada całego społeczeństwa rosyjskiego. Może nie, ale załóżmy, że tak było. Moi kochani, kolejna informacja, no to tutaj wchodzimy już do Polski i do zagrożenia związanego z rosyjską agenturą na terenie Polski. Washington Post opublikował artykuł, w którym powołuje się na polskie służby, polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. No i jak wiadomo, mieliśmy w Polsce wielu rosyjskich szpiegów. Tutaj troszeczkę więcej informacji się ukazało, bo wiemy, że ci szpiedzy byli przede wszystkim rekrutowani wśród Ukraińców, którzy uciekli przed wojną z wschodniej Ukrainy, z terenów, no tych obecnie, na których obecnie toczą się walki. Tam na wschodzie Ukrainy jest tak, że większość społeczeństwa tak naprawdę jest po stronie rosyjskiej. No, niestety, tak wygląda wschodnia Ukraina. No i stamtąd też dużo łatwiej jest rekrutować agenturę. No i jak oni rekrutowali, no może nie agenturę, ale powiedzmy tajnych współpracowników, czy po prostu zadaniowych kretynów, którzy mieli za zadanie infiltrować polskie służby, polskie przewozy, polskie koleje, polskie porty lotnicze, polskie porty morskie. W ostateczności mieli dokonać ataku na transport kolejowy, który przewoził sprzęt dla Ukrainy. No bo po to byli właśnie ci agenci, moi kochani, rekrutowani, aby odciąć pępowinę z zachodu do Ukrainy, bo to jest najważniejsze dla Władimira Putina i po to cała wojna hybrydowa wobec Polski i po to rekrutacja agentów wśród Ukraińców przebywających na terenie Polski. A jak ich rekrutowali? No w sposób najprostszy możliwy, czyli w ogłoszeniach o pracę.
No i ta praca też była płatna, dobrze na pewno, no ale była nielegalna i wbrew interesom Polski, Ukrainy i po prostu zdradzieckie mędy, które to robiły, na szczęście zostały złapane. Moi kochani, rosyjski MSZ nie skomentował tej sprawy, o dziwo, no powinni powiedzieć, nie, nie, no co wy, nie, nie, to nie nasi agenci, nie. Oni odmówili komentarza, ale nie muszą nic komentować, w zasadzie wszystko jest jasne. No i tutaj trzeba przyznać, że w Polsce cały czas jest bardzo duże niebezpieczeństwo związane właśnie z tą agenturą. Nie tylko Ukraińcy są w ten sposób werbowani, są też werbowani Rosjanie mieszkający na terenie Polski, Białorusini, no i niestety też Polacy. Polacy, myślę, że w gruncie rzeczy najważniejsze zadanie, jakie mają, no to jest piętnowanie nastrojów w społeczeństwie, naganianie przeciwko Ukraińcom, tworzenie tak zwanych ruchów antywojennych, tworzenie tak zwanych ruchów pacyfistycznych, no i oczywiście tych ruchów narodowych przeciwko banderyzmowi i nazizmowi na Ukrainie. No to wszyscy oczywiście, którzy to łykają, łykają sieczkę propagandową Rosji, bo banderyzm nie jest w tym momencie zagrożeniem, tylko zagrożeniem jest Federacja Rosyjska, a każdy, kto twierdzi inaczej, który jest Polakiem, ma coś z głową albo jest opłacanym śmieciem. Dobra, to już tyle, przejdziemy dalej, moi kochani. Czasami mam ochotę zapytać, czy ten banderyzm to jest z nami obecnie w pokoju, czy jest dalej w głowie tej osoby, która o tym banderyzmie pierdzieli. No ale to jest, moi kochani, kwestia pewnych problemów z myśleniem logicznym, z wyciąganiem pewnych wniosków, które są jasne, klarowne i tutaj nie ma żadnego po prostu pola do dyskusji. Ja takie rozmowy ucinam bardzo szybko, bo zazwyczaj osoby, które chcą ze mną na ten temat dyskutować, nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią. Tylko powtarzają ruską propagandę. Ja nawet nie mam siły już tego wszystkiego dementować, naprowadzać, ukierunkować. Jak nie mają swoich mózgów, to ja im mózgów nie dorobię. A uwierzcie mi, często ludzie ze mną próbują w taką polemikę wchodzić, ale ja te rozmowy tak ucinam bardzo szybko. Dobra, bo znowu się rozgadałem, przejdźmy dalej zatem. No i tutaj, jak mi nie wierzycie, no to może posłuchacie kanclerza Niemiec, Olafa Scholza, który właśnie to skomentował a propos tych wszystkich ruchów pacyfistycznych. Powiedział, że ci wszyscy demonstranci, którzy wyszli demonstrować pokój, pacyfizm i domagać się od Ukrainy, aby zezwoliła na grabież terytoriów swojego narodu, nie są żadnymi gołąbkami pokoju, tylko są aniołami piekieł podżegacza wojennego Władimira Putina. Olaf Scholz ostatnio w ogóle się nie patyczkuje, jeżeli chodzi o to, kto kim jest i nazywanie rzeczy po imieniu. To się bardzo chwali Niemcom, mimo ich oczywiście dziwnego, momentami bardzo dziwnego podejścia do spraw Rosji, do spraw Ukrainy i do całego tego konfliktu, ale w gruncie rzeczy ten stosunek i to, co robią Niemcy, jest na plus, jest bardzo pozytywne. Bardzo dużo sprzętu, bardzo mocne słowa, mocna pomoc Ukrainie, mocna pomoc Ukrainie, mocne sankcje wobec Rosji. No i tutaj akurat do Niemców nie ma co się przypieprzać. Mimo tego, że właśnie obniżyli procent PKB, który zamierzają przekazywać na swoje wojsko poniżej 2%. Przypomnę, że my mamy na ten moment 4% PKB przekazywanego na uzbrojenie Polski. Jest to dwukrotnie więcej niż te 2%, które są taką minimalną stawką, jakie państwa na to powinny przekazywać na obronność swojego kraju co roku, czyli 2% to jest minimum, a Niemcy z tego rezygnują. No cóż, no tak to bywa, gospodarka Niemiec bardzo ucierpiała, mimo tego, że jest gospodarką dużo większą od naszej, no to widocznie jest to na tyle duży kryzys, z którym sobie Niemcy nie mogą poradzić, że rezygnują z dozbrajania swojego kraju, jakby trochę licząc na to, że Polska ich obroni. Trudno powiedzieć. I moi kochani, kolejna informacja, już numer 5. Ta informacja niestety jest informacją smutną, skandaliczną, ponieważ Rosjanie, jak to Rosjanie, po raz kolejny dokonali ataku terrorystycznego, tym razem na teatr dramatyczny w Czernichowie. Tutaj widzicie teraz obok mnie niestety ten moment uderzenia. Kobieta przypadkiem została sfilmowana, gdzie w tle uderza rakieta w ten budynek. W tym budynku miało miejsce jakieś spotkanie biznesowe. Na miejscu zginęło 7 osób, 140 zostało rannych. Na szczęście przed atakiem część osób schowała się do schronu, no i dzięki temu nie odniosła jakichś większych obrażeń. Tak więc Rosjanie po raz kolejny w biały dzień dokonali aktu terroru na ludności cywilnej Ukrainy. No,
tutaj nie ma żadnych usprawiedliwień wobec takich działań rosyjskiej armii. Usprawiedliwienie, które ich nie usprawiedliwa, a jest może nie usprawiedliwienie, tylko powód, dla którego to mogło zostać przeprowadzone właśnie w tamtym miejscu, jest to, o czym od dawna powtarzam, czyli większość tego typu ataków jest spowodowana nie bestialstwem rosyjskiej armii, ale starymi danymi wywiadowczymi. Po prostu Rosjanie mieli cynk, który był pewnie cynkiem sprzed pół roku, dawno nieaktualnym, że w danym miejscu stacjonują wojska ukraińskie i po prostu walą na oślep tam, gdzie im ich wywiad donosi, że niby są żołnierze, a że ich informacje są przedawnione, to cierpią cywile i atakują miejsca, w których żadnych żołnierzy ani żadnego sprzętu nie ma. Albo po prostu są skurwysynami, trudno powiedzieć, myślę, że trochę jedno i drugie, ale w gruncie rzeczy myślę, że nie chcieliby marnować rakiet na cywili, powiedzmy tylko, zdecydowanie bardziej woleliby zaatakować miejsce, w którym stacjonują ukraińskie wojska, więc raczej ta pierwsza opcja tutaj wchodzi w grę. Kolejna informacja, no to jest taka drobnostka, ale jednak pokazuje, jak bardzo Ukraina ma duże problemy z pewnymi zaszłościami, powiedzmy, z lat minionych, czyli korupcją przede wszystkim. No i wyobraźcie sobie, że pewien Brytyjczyk chciał przewieźć przez granicę pojazd 4x4 jakiegoś fajnego terenowego samochodzika, fajny terenowy samochód. No i wyobraźcie sobie, to oczywiście miał być prezent, gift dla sił zbrojnych Ukrainy. No i celnicy zatrzymali Brytyjczyka i powiedzieli, że go nie puszczą, póki nie dostaną w łapę 300 dolców. Brytyjczyk się wkurwił i odjechał z granicy. Wstyd, po prostu ręce opadają. No, Ukraina ma bardzo dużą drogę po tym, jak już odzyska swoje tereny, jak zakończy, wygra wojnę z Rosją. Tam jest naprawdę dużo do posprzątania. Wtedy będziemy mogli ich rozliczać z tego banderyzmu, z Wołynia, z wszystkiego, co jest u nich teraz bardzo złe i przypomina trochę Polskę z początku lat 90. Korupcja, mafia, narkotyki, prostytucja, no i okropne, olbrzymie łapówkarstwo, które jest już dużo mniejsze, ale nadal jest poważnym problemem Ukraińców. No ale to nie jest teraz czas na to, byśmy ich rozliczali z tego, ale trzeba przyznać, że wiocha na maksa z tym Brytyjczykiem, no bo jeszcze chciał pomóc siłom zbrojnym Ukrainy, a został napadnięty wręcz przez strażników celnych, by dali mu w łapę 300 dolców. Kolejna informacja jest już znacznie bardziej optymistyczna. Chodzi o to, że Ukraińcy cały czas skutecznie lub mniej skutecznie atakują różne cele na terytorium Federacji Rosyjskiej przy pomocy dronów kamikadze. Wiemy, że w dniu dzisiejszym został zaatakowany, tak w zasadzie w nocy, z wczoraj na dziś, został zaatakowany dworzec kolejowy w Kursku. Jest to informacja dość istotna, ponieważ no, dworzec kolejowy w Kursku może oznaczać jedno, że tam Ukraińcy chcieli w jakiś sposób odciąć zaopatrzenie logistyczne, szlak logistyczny, zaopatrzeniowy dla wojska na Krym i potem na Zaporoże. No bo Kursk jest po drodze na Krym. Dworzec kolejowy może świadczyć o tym, że chciał być miał być zaatakowany jakiś element infrastruktury kolejowej, który uniemożliwi właśnie transport na Krym. No ale trudno powiedzieć, dlaczego akurat budynek dworcowy został zaatakowany. Miał być pożar na dachu tego budynku, tak donosi go gubernator Kurska. Jednak trudno mi powiedzieć, jaki był konkretnie cel. Możemy się domyślać, że właśnie o to chodziło, o czym przed chwilą mówiłem, ale niekoniecznie, bo czemu akurat budynek dworca? To jest bardzo ciekawa informacja, bo pokazuje, że Ukraińcy dalej się nie boją i dalej atakują różne cele na terytorium Rosji. Wiemy również, że 3 drony kamikadze leciały w kierunku Moskwy wczoraj i dzisiaj. Niestety wszystkie zostały zniszczone przez obronę przeciwlotniczą Rosji, no bo już chyba chłopaki się trochę lepiej przygotowali co do obrony swojej stolicy. Niestety kolejna informacja jest już mniej optymistyczna dla nas, dla Polaków, ponieważ dotyczy już stricte naszego bezpieczeństwa, a mianowicie zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, no i Białorusi, ponieważ w tym momencie już zostali wysłani pierwsi rosyjscy żołnierze na terytorium Białorusi, do, tak dokładniej to do Brześcia, gdzie będzie odbywało się wielkie, zorganizowane ćwiczenie żołnierzy rosyjskich, no i białoruskich. Ćwiczenia o nazwie Interakcja 2023 niestety daje nam do myślenia, ponieważ po pierwsze będą się odbywały w dniach od 1 do 6 września, no i po drugie tuż obok naszej granicy, a po trzecie mieliśmy już
wiele informacji wskazujących na to, że od września, właśnie od 1 września mają się bardzo nasilić ataki hybrydowe wobec Polski, ataki grupy Wagnera, ataki Afgańców, no i w tym wypadku jeszcze zaczynają się wielkie ćwiczenia tuż przy naszej granicy, więc różnego rodzaju prowokacje, jak te ze śmigłowcami, jak jakieś rakiety, które przypadkiem tu przelecą, czy jakiś samolot, który wleci w naszą przestrzeń powietrzną, na pewno będą miały miejsce. No i tutaj niestety zagrożenie wzrasta, bo te ataki mogą być, mogą eskalować, mogą nie przynosić tylko jakiejś medialnej konfundacji, przestraszenia społeczeństwa, mogą już być jakimś realnym atakiem zaczepnym. Jeżeli do niego dojdzie, no to już, moi kochani, będzie coraz gorsza sytuacja, już będzie ten konflikt niestety przeradzał się z wojny hybrydowej w wojnę kinetyczną, ale... No ale nie, nie będzie tak. Ja mówię, że teraz tak nie będzie, w sensie nie we wrześniu. Kiedyś ta wojna może nastąpić i prawdopodobnie nastąpi, miejmy nadzieję, że nie, ale to na pewno nie teraz. Teraz możemy się spodziewać jakiegoś różnego rodzaju prowokacji tuż przy naszej granicy, co oczywiście nie napawa optymizmem, szczególnie mieszkańców Podlasia. Współczuję Wam, moi drodzy, bardzo dobrze, że macie chociaż dobry bimber, to przynajmniej trochę Wam będzie milej spędzać ten czas tuż obok rusko-białoruskiej armii ćwiczącej tuż za granicą. No ale przejdźmy dalej. Kolejna informacja jest również istotna, ponieważ dotyczy znowu naszego bezpieczeństwa. Podobno według ukraińskich źródeł część żołnierzy z grupy Wagnera miała się wynieść z Białorusi, ponieważ, uwaga, nie mają płaconej kasy. Czy to prawda? Nie wiem, ale miało z 5,5 tysiąca zostać 4400, z czego część pojechała na Europę, a część sobie pojechała kontynuować swoje kontrakty w Afryce. Czy to jest prawda, czy to jest kolejny element wojny hybrydowej, żebyśmy myśleli, uśpili się trochę, że Wagnerowcy już nie są zagrożeniem? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. To jest wszystko bardzo splątana akcja dezinformacyjna. I musimy po prostu czekać cierpliwie i dawać działać naszym służbom, bo one tutaj są odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo i myślę, że robią wszystko, aby to bezpieczeństwo było zachowane. Czy to były już wszystkie informacje? Nie, to nie były wszystkie informacje. Ostatnia informacja jest krótkim newsem prasowym również z prasy ukraińskiej, mianowicie... Minister Obrony Narodowej Ukrainy, pan Oleksij Rzeźnikow, ma się podać niebawem do dymisji. Czy jest to związane z... zbliżającą się niestety wielkimi krokami klęską kontrofensywy? Uśmiecham się, bo tak po prostu jest taka narracja prowadzona przez naszych osintowców i przez różne amerykańskie źródła, jak na Washington Post na przykład, który wysmarował wielki artykuł o tym, że kontrofensywa pada i że generalnie już wszystko do dupy, bo nie zajmą Melitpola. Tylko nikt tam do tego Melitpola nie szedł generalnie. Tak, to pan Jarosław Wolski, którego bardzo szanuję za jego pracę, jest naprawdę merytorycznie świetnie przygotowanym fachowcem. Trochę też płynie już w taką stronę, że to już nie, złe, wszystko źle zaplanowane, problemy, ten szkolenie się przeciągało. Tutaj to szkolenie jest na pewno ważne. Ja myślę, że tutaj pan Wolski ma jak najbardziej rację z tym, że szkolenie Ukraińców, które trwało bardzo krótko, spowodowało to, że w obecnej sytuacji Ukraińcy mają problemy na froncie, ponieważ są zbyt krótko szkoleni, a nie to, co Ukraińcy próbują wmawiać, że dostawali zbyt późno i zbyt długo sprzęt od Zachodu. Ale tutaj na przykład słowa pana Wolskiego o tym, że została źle zaplanowana ta kontrofensywa, ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Ale to jest chyba wątek na osobny materiał, ponieważ kontrofensywa była zaplanowana wyśmienicie. Niestety jest zbyt dużo zmiennych, aby nawet najlepszy plan mógł zostać w pełni wdrożony. To znaczy nie byli po prostu Ukraińcy przygotowani na pewne fakty, chociażby na to, że Rosjanie zaczęli myśleć. Tak jak mówię, nagram osobny film, w którym to wszystko będę zbiorę do kupy i omówię, bo ja mam mnóstwo notatek na ten temat i trochę skonfrontuję się z panem Jarosławem Wolskim, aczkolwiek uważam go za większego, ja nie jestem fachowcem, uważam go za dobrego fachowca, znającego się na armii, na wojsku i na prowadzeniu działań wojennych. Chcę jedynie skonfrontować mój tok myślenia z jego i przedstawić wam moją opinię na temat kontrofensywy. Ja dalej uważam, że kontrofensywa jeszcze nie przeszła do decydującej fazy, powoli przechodzi. Jeżeli nastąpi przełamanie, no to w to miejsce przełamania przystąpią do walki pozostałe brygady ukraińskie, które w tym momencie 18 brygad ukraińskich jest na Zaporożu i 5 jest jeszcze w odwodzie, także tam może nastąpić przełamanie i tam te brygady zostaną pchnięte. No i korytarz lądowy, ten zaporowski korytarz lądowy do Krymu zostanie odcięty moim zdaniem jeszcze
we wrześniu. Ale ja się mogę mylić, mam nadzieję, że się nie mylę i że faktycznie tak będzie, bo tutaj jest droga już do Tokmaku praktycznie wolna. W zasadzie Tokmaku nie trzeba zdobywać, można go przejść po prostu obok. A co będzie dalej, czas pokaże. Moi kochani, kończę ten film, bo ja po prostu płynę, jest tak gorąco, że ja muszę co chwilę zatrzymywać nagrywanie, żeby się wytrzeć z potu, bo leje się ze mnie niemiłosiernie. 36 stopni na dworze, a ja uciekłem do piwnicy, gdzie jest jakieś 31 i płynę, no właśnie tak bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę, bardzo fajnie się z Wami dzisiaj rozmawiało. I zapraszam do oglądania następnych odcinków co dwa dni. Publikuję takie krótkie podsumowanie informacji dla mnie, subiektywnie wybranych, najważniejszych. No i pamiętajcie, jeszcze raz przypominam, polubienie i subskrypcję, jeżeli Wam się podobało to, co robię. No i zapraszam za dwa dni. Pozdrawiam serdecznie, miłego popołudnia, tej pięknej niedzieli.